Przechodzimy do śledzi numero tre, czyli śledzi italiano, po włosku. Nie powstydziłaby się ich żadna donna, a mój ojciec chrzestny mówi, że smakują wyśmienicie. Zaczynamy od tego, że namoczone w mleku albo w wodzie śledzie kroimy na kawałki do wyparzonego wcześniej słoika. Wkładamy śledzie oraz fenkuł, czyli koper włoski, el copero italiano. Do tego dodaję trochę ziela angielskiego, liści laurowych, suszonych na włoskim słońcu pomidorów, trochę małych kaparów i trochę tych moich ulubionych, dużych kaparów, takich jabłuszek, takie nazywamy. Bardzo podoba mi się w nich to, że mają takie duże gniazdo nasienne i będą ładnie prezentowały się w naszym słoiku. Teraz czas na kolejną solidną porcję śledzia. Dzięki pomidorom i innym produktom ten słoik będzie się bardzo ładnie prezentował i naprawdę idealnie nadaje się na prezent. A, mam jeszcze zielony pieprz, zapomniałam Wam o tym powiedzieć. Włoska mafia wysyła swoim wrogom rybę owiniętą w gazetę. My w Polsce możemy obdarować włoskim śledziem najbliższego przyjaciela, albo teściową, albo dziewczynę, albo szefa. O, szefa. Dobra, na górę ostatni śledź, kto bogatemu zabroni. If I were a rich man. Wszystko to zalewamy olejem i oliwą. Oliwą extra virgin z oliwek. Specjalnie nie używam samej oliwy, bo czasami ma ona dość mocno gorzki smak i nie chciałabym, żeby zniszczyła moje perfekcyjne śledzie. Całość zakręcamy, stawiamy do lodówki. Taki słoik pełen włoskich śledzi nada się na każdą imprezę. Możecie go trzymać w lodówce kilka dni, ale nie wiem, czy wytrzymacie, bo są naprawdę bardzo pyszne. Drodzy, przed Wami trzy moje propozycje śledzia. Klasyczna, ta zadymiona piernikowa i italiano, czyli włoska. Oglądaliście Hubs Power Kuchnia Adriany. Smacznego!